lecimy polatać z samego rana, ok? Chodźcie ze mną. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiejszy epizod ma charakter vlogu. Jestem w tej chwili o wschodzie słońca, 7:03. Przyjechałem, żeby zrobić kilka fotek Góry Zborów o wschodzie słońca, właśnie pod słońce. I postaram się przeprowadzić was przez cały proces, czyli od robienia zdjęć, od sesji, aż po ostateczny efekt. A naszym ostatecznym efektem będzie publikacja w Instagramie zdjęcia i zobaczymy, jakie efekty to zdjęcie zrobiło. A próbkę zdjęć zrobimy w Snapseedzie, tak żeby każdy miał dostęp, bo to jest darmowy program i mobilny. Zatem ruszamy, bo golden hour nie jest wieczne. Let's go! W pierwszej sesji latania jednak niestety pod słońce, już słońce było dosyć wysoko i trudno mi było robić fotografie takie, jakbym chciał. Mogłem jednak przyjechać ze 20 minut wcześniej. Tak czy inaczej, większość zdjęć, które zrobiłem, jest prześwietlona, ale na szczęście kilka sztuk w miarę wyszło, to znaczy nie doświetliłem ich i na postprodukcji, jeżeli mam zdjęcia w RAW, jestem w stanie wyciągnąć. Snapseed jest o tyle genialnym, darmową aplikacją, że można bezpośrednio z komórki, na poziomie właśnie komórki, zdjęcia w pliku RAW przesyłać i można jak najbardziej edytować, także tutaj wybrałem może około 4-5 zdjęć, które jestem w stanie edytować właśnie i w RAW, i w JPG. Wszystko gra. Miałem wrażenie, że są oblodzone łopatki śmigieł, ale nie. Wszystko jest w porządku i temperatura też jest dość wysoka. Zaraz wam powiem. 38 stopni, także pozornie wydaje się, że jest mróz, ale mamy 38 stopni, czyli jest w porządku. Więc tak, słuchajcie. Podczas tych dwóch lotów używałem filtra czwórki ND4. Starałem się latać w miarę pod słońce i tak fotografować, czyli nie doświetlałem, żeby w postprodukcji można było wyciągnąć fajny efekt. I starałem się uchwycić Górę Zborów z takich ujęć, których nie ma zwykle na zdjęciach. To był mój zamysł, żeby zrobić zdjęcia, których właściwie nie ma, czyli o wschodzie słońca i pod słońce, ale tak, żeby pokazać też całą istotę Góry Zborów. Jeżeli chodzi o ustawienia, używałem głównie ustawień automatycznych, ale przeszedłem też na manualne w końcówce, żeby sprawdzić, jak to się ma. I tam było tak, white balance był cloudy. Fotografowałem zarówno w JPEG-ach, jak i w plikach RAW i stosowałem głównie HDR-ki. To są te podstawowe punkty. Teraz kolejny etap, który jest chyba ważniejszy od samych fotografii, a mianowicie postprodukcja, i będziemy się zajmować obróbką już w Snapseedzie, czyli w aplikacji mobilnej. Ona działa zarówno pod Androidem, jak i pod iOS-em i to jest aplikacja Google. Zobaczycie, całkiem fajna, darmowa aplikacja i ona pozwala też na zrobienie, na edycję zdjęć i publikację mobilnie, bez użycia komputera. Muszę zatankować, także pojedziemy jeszcze po drodze na stację benzynową, ok? Jak już tu jesteśmy, słuchajcie, to możemy zrobić w drodze powrotnej ujęcia Góry Apteka. Ona jest tutaj nieopodal i ona ma zupełnie mało zdjęć. Jak popatrzycie, to w Wikipedii czy w internecie ona naprawdę ma mega mało zdjęć, dlatego może zrobimy też takie fajne ujęcie ze słońcem właśnie, z promieniami słonecznymi Góry Apteka. Muszę chwilę podładować baterię, bo jest kurczę słabo, to temperatura jednak działa drenująco mocno na baterię, także ja też podładuję swoje, spróbuję dwie góry ująć, i Zborów, i Aptekę, stąd to fajnie wygląda. Co jeszcze wam powiem ciekawego? Tym tygodniem starałem się o to, żeby wypożyczyć od kogoś GoPro 7 w wersję Black, ale wyobraźcie sobie, że nie za bardzo mam możliwość. Znalazłem w Gliwicach wypożyczalnię, którą prawdopodobnie zaliczę, jeżeli nie znajdę nic innego, a chciałem doczepić do Mavica, a także chyba do Mavica Air GoPro 7 Black.
i zrobić ujęcia w 4K w 60 klatkach na sekundę. Ja myślę, że obraz byłby naprawdę mega i to byłby idealny składany dron i składany obraz. Poza tym fajna jest rzecz, bo tutaj jednak mamy stabilizację, a tam można osiągnąć efekt fixed wings. Myślę, że ja widziałem taki film w zeszłym tygodniu, naprawdę mega były te ujęcia. Jeżeli ktoś ma z Was GoPro 7 w wersji Black, chciałby do mnie tutaj przyjechać albo się umówić gdzieś w okolicach Małopolski albo Śląska czy Częstochowy, to jak najbardziej jestem na tak, możemy się umówić przyszły weekend. I chciałbym właśnie takie mocowania mam, już rozpracowałem jak to zrobić. Jeżeli bylibyście chętni do takich eksperymentów, to proszę o sygnał. Mail tutaj poniżej i zdziałamy. Jeżeli nie znajdę nikogo, to pojadę do Gliwic i wypożyczę tam kamerę na jeden dzień. Tam chyba 100 kosztuje wypożyczenie na jeden dzień. Tymczasem ładujemy baterię. W międzyczasie pokażę Wam, jak wygląda kontroler. To jest kontroler, który mam od 2 lat. Dokładnie kupiłem Mavica Pro w 2016 w grudniu, czyli faktycznie już 2 lata mijają. I teraz co mi się stało? Po pierwsze te ośki, jak popatrzycie, to one są całe tutaj, kurcze, one mi wyleciały. Także mam osie z drutu. To jest jedna rzecz. Anteny są mocno poluzowane, ale dajemy radę. Natomiast ostatnio to, co mi się stało, to jest gniazdo. Ten port do ładowania i komunikacyjny USB niestety mi się mocno obruszał i mój kolega zamontował mi taki drucik do ładowania, ale jest mega nieprofesjonalnie. Ja nie wiem, co z tym zrobię. Latam z czymś takim, także ja myślę, że to też tak trochę jest jak w racerze, że właśnie jakieś DIY tutaj wchodzą i takie wynalazki. Ogólnie słabo. Wkleiłem sobie natomiast ten przycisk, którego nie miałem. Kupiłem go na AliExpressie i w tej chwili już, chociaż go i tak nie używam. Ale tak wygląda kontroler po 2 latach. Jeżeli chodzi o Mavic Pro, to spisuje się naprawdę dobrze. Wiele osób twierdzi, że ten gimbal jest słabej jakości i że jest mało wytrzymały. Mnie ten gimbal wytrzymał. Oczywiście miałem z tym Maviciem trochę różnych przebojów, to znaczy raz był w serwisie, była jedna awaria, raz mi zginął i wyleciały mi jeszcze te stopki, ale już namierzyłem, wiem gdzie je kupić i te stopki gumowe, daję sobie też z nimi radę. Tak poza tym to uważam, że to jest bardzo dobry dron i jeżeli ktoś jest pasjonatem i chce wykorzystywać i lubi wykorzystywać takie rzeczy, to naprawdę można z niego wycisnąć dość dużo. My w dzisiejszych czasach nie mamy na tyle do dyspozycji możliwości, żeby posługiwać się zawsze najdroższym sprzętem. I powiem Wam, że goście, którzy nawet robią vlogi dość profesjonalnie, też do niedawna używali jeszcze do 2-3 miesięcy tego sprzętu i nie każdy musi mieć Mavica 2. Oczywiście, jeżeli miałbym wymieniać, to prawdopodobnie Phantom 5 to jest to, co bym chciał. Na pewno chciałbym mieć Inspire'a, to co mówiłem, z kamerą przynajmniej X5. Ale do takich lotów jak dzisiaj, no to niestety, ale Inspire nie za bardzo by mi się nie przydał. Jeżeli chodzi o nowego Mavica Pro 2, no wywalenie około 8000 zł w tej chwili, to uważam, że to jest naprawdę trochę, to jest jazda. Ze względu na to, że tego typu maszynkę można kupić za około 3000. W zupełności wystarczy pod YouTube'a, no chyba że robimy naprawdę mega produkcję, w sensie zarabiamy na tym powiedzmy 5000 zł miesięcznie lub więcej, wtedy tak, można myśleć. I wtedy można się pokusić o to, żeby sobie wymienić. Natomiast na tym etapie, czy ja wiem, oczywiście YouTube jest przesycony tym zachwytami nad Maviciem 2 i wiele osób lansuje tego drona, ale to jest wyciąganie kasy z kieszeni, no sorry, ale taka jest prawda. Fajne zdjęcia już pod Instagram, takie, żeby szczęka opadła i fajne ujęcia pod YouTube'a, pod Facebook, jak najbardziej można zrobić takim dronem, czy Maviciem R, czy nawet Sparkiem. Wiele osób robi genialne ujęcia i wierzcie mi, nie sposób odróżnić jest, jakim dronem zostały te ujęcia zrobione. A teraz ruszamy. Baterii już mam trochę więcej. 50% się naładowało. Możemy się wziąć za drona. Chodźcie w takim razie. To co mam zrobić, to spakować Mavica Pro i rozpakować Mavica R. Muszę Wam powiedzieć, że ja jednak lubię robić ujęcia takie typowo polowe, czyli przypadki, które są z życia wzięte. Ja staram się dzielić różnymi doświadczeniami. Czasami dostałem po dupie za to, że zgubiłem drona albo postąpiłem lekkomyślnie.
tak to czasami bywa, komentarze są różne, ale myślę, że z tego kanału też można trochę wiadomości wyciągnąć i trochę doświadczeń moich. Natomiast teraz ruszamy, mamy tą górkę do zrobienia, myślę, że z perspektywy 100 metrów będzie i z innej odległości będzie naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o obróbkę zdjęć, ja tutaj wybrałem jedno takie zdjęcie, które mam nieprześwietlone i od razu w Snapseedzie ono się otwiera. Jak zobaczycie, to można sobie od razu widoki, looks mamy i tutaj jest morning, przykładowe rozwiązanie bardzo szybkiej obróbki, czyli edycja już taka, która została wcześniej przygotowana. Tu można wybrać kilka bardzo fajnych narzędzi, na przykład dramaturgia i tutaj regulacja filtra jest zwykle z 90, schodzę na jakieś 30, jeżeli chodzi o dramaturgię i o nasilenie tego, nasycenie tego filtra. Następnie tutaj mamy HDR Scape, to jest bardzo fajny efekt, dlatego że on dodaje dynamiki naszemu zdjęciu, już bardzo wchodzi nawet w formę grafiki, dlatego też filtr można sobie regulować. Tu macie dość mocno nasycone to zdjęcie i ono właściwie już stanowi grafikę bardziej niż zdjęcie. Tutaj jeszcze kwestia odpowiedniego ujęcia, jeżeli chodzi o przycięcie, crop, mamy narzędzie. Ja chciałem ująć słońce i chciałem ująć akurat ten masyw, który jest, plus proporcje mniej więcej 3 do 2. Tutaj jeszcze się zastanawiałem, czy nie zmienić proporcji tego zdjęcia właśnie, ale wybrałem 3 do 2, jednocześnie trochę powiększyłem tutaj i słońce chciałem mieć w samym rogu, żeby to zdjęcie miało swoją formę. Środek góry próbowałem tutaj umieścić mniej więcej na 2/3 tych proporcji, żeby też nie był środek w samym centrum mojego ujęcia. Wyszło takie dosyć bajkowe ujęcie z mgłami i zapisałem to ujęcie. To jest wszystko, co zrobiłem. Ono jest gotowe do już publikacji. Można sobie zobaczyć przed i po wariant. Powiem tak, w tym programie naprawdę jest szereg możliwości i to jest już przedmiot na, można powiedzieć, co najmniej pół godziny. Ja zrobiłem po angielsku taki kurs na ten temat, jeżeli chodzi o ujęcia drona pod Instagram. Jak obiecałem, będzie moduł dotyczący tego programu Snapseed. On będzie w ramach kursu jeszcze w listopadzie jako osobny rozdział w ramach kursu Lataj pewnie i bezpiecznie nie, dronem od DJI. Wszyscy, którzy już mają ten kurs, to będą mieli ekstra wiadomości, ekstra dozę wiadomości. Tutaj też krzywe są, jak widać, szereg. Te krzywe były niedawno wprowadzone, także szereg możliwości, jeżeli chodzi o obróbkę. Ja dałem tutaj przykład, teraz pokażę Wam jeszcze przed i po. I właściwie tyle, bo nie chciałbym, żeby ten odcinek też liczył nie wiadomo jak długo, około 15 minut to jest maks. Ja serdecznie dziękuję za uwagę, polecam właśnie kurs, o którym mówiłem, pozdrawiam wszystkich widzów, mam nadzieję, wysłałem nagrody do tych, którzy brali udział w konkursie i się zgłosili, mam nadzieję, że powinny lada chwila dojść, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.